Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam Pan Lama. Czy ktoś nigdy nie słyszał o Mario? Toż to zwyczajnie zbyt ważna dla gier postać, aby jej nie znać. Super Mario Bros. To zdecydowanie najbardziej znana odsłona o przygodach włoskiego hydraulika. Została wydana w 1985 roku na Famicoma, NES-a, czy w Polsce na Pegasusa, czyli podróbkę u Famicoma. Jednak wracając, ogrywając ten tytuł dość niedawno, zaskoczyło mnie jedno. Ta gra dalej jest niesłychanie grywalna i w sumie to praktycznie się nie postarzała. No, na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, ale jednak trochę tak jest. Tak, grafika jest niezbyt urodziwa, a muzyka nie jest jakoś szczególnie dobrej jakości, ale jest miła dla ucha. Co do rozgrywki, to postacią steruje się przyjemnie. Grafika, jak mówiłem, nie zachwyca, ale projekt świata, mimo że w sumie złożony z kwadratów, to jednak jest całkiem ciekawy. A wszelakie poziomy są wyzwaniem dla zręczności gracza. Gra do tego jest genialna w swojej prostocie, przecież Mario nie wykonuje zbyt dużej ilości czynności, on zaledwie biegnie w prawo i skacze, czasem pływa i rzuca kulami ognia. Ale to tak naprawdę niewiele. A jednak potrafi niesłychanie bawić. Warto dodać, że gra do najdłuższych nie należy, ale była ona tworzona w inny sposób niż gry teraz. A to dlatego, że kiedyś nie dało się zapisywać postępu, więc też gry były inne. W żadnym poziomie nie ma checkpointów. Umarłeś, to wracałeś na początek całego poziomu, a jak skończyły cię życie, zaczynałeś od początku. System był genialny, bo wymagał od ciebie poznania gry, poziomu, sterowania, wszystkiego. A więc na przykład początkowe 30 minut potrzebne na przejście jakiegoś tam etapu, potem zmieniało się w 15, 10 i nawet 5. A może nawet jeszcze mniej. I jakie to jest satysfakcjonujące, kiedy na początku grę przechodzisz przez kilka godzin, a potem bez problemu przez cały świat możesz zwyczajnie przelecieć w 5-10 minut. Warto by wspomnieć trochę o samym projekcie poziomów. Ograniczenia sprawiały, że był on z kwadratów, ale wciąż pozwalało to na całkiem wiele. Mieliśmy takie zwykłe etapy jak na początku, były wodne, takie w interesująco wyglądających, pojawiam, górach. I oczywiście zamki, gdzie to walczyliśmy ze smokiem i ratowaliśmy... A nie, księżniczka to w innym zamku była. Wracając, poziomy oczywiście mają coś więcej, a mianowicie monstra, takie jak grzyby czy żółwie. Może nie brzmi to groźnie, ale te małe huncwoty potrafiły przerazić. Może nie nas, ale patrzcie, jak Mario skacze, ale się ich boi. A poza oponentami były też platformy o różnym działaniu, wyrzutnie rakiet czy trampoliny. No, całkiem sporo tego było. Ogólnie to, czy zauważyliście, że krzaki i chmury wyglądają bardzo podobnie, bo w teorii jest to dokładnie to samo, tylko potraktowane inną farbą. A muzyka z drugiego poziomu w pierwszym świecie? Tak naprawdę składa się z paru dźwięków, ale odtworzonych w różny sposób. Takie coś brzmi zapewne jak lenistwo, ale musicie wiedzieć, że gry na Famicoma nie mogły zajmować zbyt dużo. Mówiąc mało, nie mam na myśli nawet megabajta, a parę kilobajtów. Wszystko to przez ograniczenia, jakie występowały na konsolach w tamtym czasie. Więc niezwykle imponującym jest pomysłowość twórców, którzy prostymi trikami zwiększyli zawartość gry. Super Mario Bros. To nie tylko gra, to coś więcej dla tego rodzaju rozrywki. Na tamte czasy gra była genialna, pokazała, jak powinny wyglądać gry platformowe, no i stała się maskotką Nintendo, co wedle mnie jest trochę dziwne i przerażające, bo gruby, wąsaty hydraulik jako maskotka firmy, która przede wszystkim jest kojarzona z rozrywką dla dzieci, to brzmi trochę jak pedofilia.